Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim Państwa gościem jest dziś Piotr Tykwiński, Nowa Lewica. Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od tego, co dzieje się między miastem Zielona Góra i nie tylko poszczególnymi samorządami, które tworzą tak zwane ZIT-y, a tym, co dzieje się między nimi a Urzędem Marszałkowskim. Zadam panu takie pytanie. Uważa pan, że te ZIT-y takiej wysokości, jakie są zaplanowane, 185 euro na mieszkańca, bo tyle mają dostać te samorządy, to jest wystarczająca pula pieniędzy? A to jest trudne pytanie, dlatego że jeśli rozmawiamy o pieniądzach i publicznych na jakiś cel i prywatnych i w ogóle każdych, to zawsze się wydaje, że tych pieniędzy jest nieco za mało i dobrze byłoby, gdyby było więcej. Natomiast jeśli przyjrzymy się, jak to wygląda po sąsiedzku, to po sąsiedzku wygląda podobnie. W zachodniopomorskim jest to chyba niemalże identyczna kwota na mieszkańca i w różnych województwach wygląda to podobnie. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że zarząd województwa pochylił się i przyjrzał się dokładnie, jakie są potrzeby w gminach, które wydaje się, że zostałyby w tyle, jeśli by nie zmienić tego rozdziału w obecnej perspektywie. Bo przecież mieszkańcy Lubuskiego są tacy sami. Wszyscy mają, myślę, mamy podobne potrzeby, ale też każdy z mieszkańców zasługuje na to, żeby mieć podobne szanse i żeby mieszkać w godnych warunkach, żeby mieć dobry dojazd, żeby mieć dobre chodniki, żeby mieć dobrą infrastrukturę, kanalizację, wodę i wszystkie te rzeczy, które są prorozwojowe, które powodują, że żyje nam się zwyczajnie wygodnie i godnie. I teraz jakby w tym okresie postawiono na to i słusznie, żeby gminy, które w tej perspektywie, która no formalnie się już skończyła, a jeszcze jakby jest rozliczana, żeby zmienić ten rozdział, tak? Czyli żeby wszystkie ZIT-y dostały kwotę jednakową, bo ten okres, kiedy trzeba było postawić na lokomotywy rozwojowe, czyli na Zieloną Górę i Gorzów, no właśnie się skończył, tak? Nie, to taka zresztą jest polityka w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o pieniądzach, to one nie są na stałe przypisane, załóżmy, że Polska zawsze będzie dostawała jakąś tam kwotę, tak? Rozwijamy się. No mamy większą kwotę ogólnie teraz w sytuacji, kiedy osiągniemy określony stopień rozwoju, to strumień tych pieniędzy będzie mniejszy, no bo przekierowywany jest na inne potrzeby, na inne potrzeby. No dobrze, ale jak to wytłumaczyć teraz tym samorządom, które na Zielona Góra, Gorzów, te ZIT-y, no bo były dwa ZIT-y, to teraz są cztery. Tam było 309 euro, tak mówią przedstawiciele tych samorządów, no teraz będą mieli jednak zdecydowanie mniej. Ja wiem, że jest więcej ZIT-ów, ja wiem, że ta pula się zmieniła w podziale, ale no tutaj o to jest właśnie spór. No okej, ale to w takim razie może spytajmy, jak powiedzieć to 82 innym gminom, że dwa wybrane ZIT-y mają dostawać więcej pieniędzy, a oni mają dostawać mniej pieniędzy. No jak im to powiedzieć, jak im to wytłumaczyć? Przepraszam, mieszkańcy tamtych regionów mają mieć mniej. Dlaczego? Dlatego, że mieszkają we Wschowie, tak? To mają mieć mniej? No dlaczego, że mieszkają w Niegosławicach? No nie wolno w ten sposób. Absolutnie. No wydaje mi się, że trzeba spojrzeć, było. Że trzeba... Tak, od tego zacząłem, tak? W poprzedniej perspektywie chcieliśmy wzmocnić dwa regiony. Tak się działo w całym kraju. Na to stawiała Unia Europejska, lokomotywy rozwojowe, które będą ciągnęły. Osiągnęły już zdecydowanie wyższy poziom. Uciekły pozostałym i to bardzo mocno. Myślę, że wszyscy to widzimy, że ten rozwój nastąpił. Natomiast w sytuacji, kiedy są ogromne zapóźnienia, czyli w sytuacji, kiedy mieszkańcy Zielonej Góry, czy przynajmniej tak włodarze uważają, jesteśmy już tak bogaci, że możemy sobie wybudować basen za 90 milionów na wolnym powietrzu, tak, w Ochli miał kosztować 30, więc jeśli mamy tyle pieniędzy, jeśli nie, możemy to robić... Nie, 30 to jest dofinansowanie z Polskiego Ładu akurat. Nie, no, początkowo
przetargu było przewidziane 30 milionów na remont okien. Konsekwencją tego, że tych pieniędzy będzie mniej w ZIT-ie akurat zielonogórskim, jest to, że radni podnieśli podatki w Zielonej Górze. Mówią, że to jest tylko i wyłącznie wina, iż tych pieniędzy po prostu będzie około 20 milionów w każdym budżecie przez te najbliższe 7 lat mniej i trzeba tą dziurę czymś pokryć. Ale jaki to ma związek, przepraszam? No tym, że będzie mniej pieniędzy w budżecie miasta. No ale, i trzeba będzie swoje pieniądze wysupłać na zadania chociażby, tak? Proszę państwa, no budżet w samorządach, czy budżet państwa, budżety składające się z pieniędzy publicznych, no nieco różnią się od naszych budżetów domowych. W budżetach domowych sobie wydajemy pieniądze dowolnie jak chcemy i z czegoś tam rezygnujemy, coś robimy. W budżetach samorządowych jest inaczej, więc jeżeli mówimy o pieniądzach przeznaczonych na inwestycje, o pieniądzach przeznaczonych tak zwanych majątkowych, jeżeli mówimy o dochodach bieżących, a podatki to dochody bieżące, to są dwie różne sprawy, więc nie możemy tego mieszać, nie możemy mówić, że skoro nie będziemy mieli z pieniędzy unijnych 300 euro na osobę, czy ponad 300 euro na osobę, tak jak to było dotychczas, tylko powiedzmy 180 parę, to w takim razie państwo musicie zapłacić większe podatki. Bo to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że skoro wybudowaliśmy, czy budujemy Ochle, to trzeba teraz to sfinansować i trzeba podnieść podatki. To nie o to chodzi. Budżet jest planowany i te pieniądze zostały po prostu zaplanowane w budżecie, a ich nie będzie fizycznie, tak? Nie wpłyną. Te plany dotyczyły czego innego. Poza tym pan prezydent Kubicki, czy włodarze miasta, nie przedstawili na tej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która była zwołana, nie przedstawili tego, jak się zmienią finanse miasta w związku z podniesieniem podatków. Natomiast pojawiły się jakieś zupełnie kuriozalne rzeczy, jak projekt wstrzymania budżetu obywatelskiego, który zupełnie nie ma związku z pieniędzmi unijnymi. Budżet obywatelski, to jaki by nie był budżet w mieście, to po prostu część tego budżetu jest do dyspozycji obywateli. I on nie ma znaczenia jego wielkość, czy to jest 500 milionów, czy to jest 400 milionów. Po prostu część wydzielona jest do dyspozycji mieszkańców. I tyle. Oczywiście, no więc nie można mówić, że to ma jakikolwiek związek. No poza tym, jeżeli prezydent sobie nie radzi, niech złoży mandat po prostu i zrobi to kto inny. Ale tak można powiedzieć każdemu samorządowcowi. Pani marszałek Polak też to można było powiedzieć, ale to jest Ale pani marszałek Polak akurat radzi sobie znakomicie, natomiast podobnie jak cały zarząd województwa. Natomiast jeśli mówimy o budżecie miasta, to 46 milionów w budżecie miasta zabrakło w związku z Nowym Ładem i ze zmianami, które wprowadził rząd. Na konferencjach naprawdę mówiła, że będzie dużo mniej, będzie gorzej, będzie dramat. No to też chyba sobie nie potrafiła jakoś z tym poradzić, ale no, bo wie pan, każdemu samorządowcowi można to zarzucić. Mówimy o budżecie Zielonej Góry w tej chwili. Pan mówi o budżecie Zielonej Góry, od tego, żeśmy zaczęli. I tutaj mamy sytuację taką, że rzeczywiście te 46 milionów jest odczuwalnym brakiem. Natomiast nie wolno tego robić, tak? Nie wiązać uczciwego rozdziału pieniędzy na wszystkie ZIT-y i zachowywać się jak szeryf i szantażować, wprowadzać w błąd mieszkańców i mówić, nam się należy, innym nie, tylko nam się należy. No. W takim razie, jeżeli jest taka sytuacja, że zarząd województwa tak podzielił te pieniądze porówno, jak pan mówi, dla samorządów skupionych w ZIT-ach, co z tą budową tego obiektu marszałkowskiego? On jest potrzebny na pewno, to żeby była jasność dla urzędników, którzy pracują w tych strukturach, w tych projektach unijnych. Natomiast cena już w tej chwili pierwszego etapu jest zawrotna, bo to jest prawie 50 milionów. Budować go w takim momencie? Oczywiście można pytać o każdą inwestycję. Z jednej strony mamy projekt nowoczesnego budynku pasywnego. Tak. Mamy propozycję, aby zrezygnować z wynajmu w wielu miejscach i z opłat za ten wynajem biur i siedzib. Mamy chęć, czy mamy propozycję, wizję taką, żeby to było w jednym miejscu, żeby to było na odpowiednim poziomie. I myślę, że to nie są rzeczy, które wpłyną na rozwój województwa, na rozwój regionu, a pomogą w lepszy i bardziej efektywny sposób zarządzać i w efekcie tańszy, bo mówimy tutaj o projekcie
nowoczesnego budynku. Natomiast jeśli tak się przyglądamy tym inwestycjom, no to możemy się przyglądać każdej inwestycji miejskiej również w ten sposób, a niedoskonałości jest ogromnie dużo, tak? Za chwilę się okaże, że oddana w przyszłym roku, tak mam nadzieję, że będzie oddana obwodnica południowa. Tak, i to szybciej ma być oddana podobno. Bardzo, bardzo dobrze, bo kierowcy będą z niej korzystać, natomiast rowerzyści już nie. Ja mówiłem o tym wiele lat temu, że projektowanie drogi, która za chwilę będzie oblepiana firmami, powstaną tam pewnie budynki, bo wszystkie obwodnice są miastotwórcze. Zrobienie tak drogi przez tak piękny kawał lasu, bez ścieżki rowerowej, to nieporozumienie. A tak w tej chwili jest, więc można by tak rozliczać, można by się przyglądać właśnie tej Ochli, o której wspomniałem, za 90 milionów, no wydaje się, że to kwota naprawdę zawrotna, jak na otwarty basen, który będzie użytkowany przez 3 miesiące w roku i będzie generował koszty dodatkowe, bo to są rzeczy związane, rzeczywiście potrzebne z rekreacją, ale potrzebne tam, w momencie, kiedy jesteśmy bogaci i już mamy tam wszystko inne zrobione. Tam ruina po prostu, tak? Na tej Ochli była dotąd, no wiemy o tym, tak? No. Okej, ale ktoś też nie zadbał o to, bo przecież przypomnę, państwo wszyscy pamiętacie, że to były obiekty zbudowane w latach 70. funkcjonowały, potem przestano o to dbać i popadły w ruinę. Tak? Dobrze, panie Piotrze, mamy jeszcze minutkę, no może trochę więcej, na koniec temat kolei remontowanego odcinka do Zbąszynka. Wiadomo już, kiedy pojedziemy, no państwo też przecież w tym dużym projekcie od początku są jako Urząd Marszałkowski. No tak, to jest, żebyście państwo wszyscy wiedzieli, że to jest rzecz zupełnie kuriozalna. 3 lata trwa remont, który jest realizowany przez Polskie Linie Kolejowe, bo beneficjentem środków unijnych, które zostały przyznane na remont tej linii. Linia bardzo potrzebna, to wyjazd do Poznania, to wyjazd dalej na Warszawę. To linia, która zawsze była ogromnie obciążona, zawsze ogromnie dużo ludzi korzystało, ogromnie wielu pasażerów się tamtędy przemieszczało. 3 lata trwa remont. Urząd Marszałkowski zwiększył dofinansowanie z 60 kilku do 112 ponad milionów złotych, bo okazało się, że takie były niedoszacowania. PLK dopiero na początku tego roku zrezygnowała z firmy Ekobaza, która była wykonawcą i w tej chwili próbuje dokończyć to, co zostało jeszcze do zrobienia. W międzyczasie 23 km rozkradzionej trakcji elektrycznej. No zupełnie sytuacja kuriozalna. Urząd Marszałkowski dołożył jeszcze ostatnio ponad 1 000 000 złotych po to, żeby PLC, po to, żeby ta inwestycja mogła się skończyć. Według zapewnień PLK-i powinniśmy pojechać w lutym, czyli de facto od nowego, od zmiany w rozkładzie jazdu, czyli około 11 marca. Natomiast trudno powiedzieć, zbliża się okres zimowy, to myślę, że te prace, które tam już się rozpoczęły, będą w dużej mierze od tego zależne. No i od organizacji. Ja mam nadzieję, że tym razem firmy, które tam pracują, bo tam w tej chwili są 3 firmy, jedna, która będzie odtwarzała trakcję elektryczną, druga, która będzie dokańczała całą inwestycję i trzecia, która dokonuje wymiany szyn, że te prace pójdą pełną parą i rzeczywiście od wiosny będziemy mogli jeździć, bo po prostu wszyscy na to czekamy. Oby tak się stało, jak pan mówi, czyli wiosna tą datą graniczną. No dobrze, dobrze by było dla wszystkich Lubuszan i nie tylko, prawda? Bo oczywiście. Wiele osób poruszało się tą trasą, gdy ona była aktywna. Na razie dzięki zarządowi województwa mamy połączenie lotnicze, bo to też jest ważna sprawa i duże udogodnienie. Bilety są zawsze w dobrych cenach, jeśli się kupuje wcześniej lotnisko, dzięki zarządowi funkcjonuje i dzięki temu możemy do Warszawy się komfortowo dostać. I to do państwa mówił Piotr Tykwiński, przedstawiciel Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po 9:00.